Witamy Państwa w tym wspaniałym dniu. Jesteśmy na kanale ATVB Zdrowy Kanał. Naszym gościem jest Rafał Rajkowski. Dzień dobry Państwu. Rafał jest pasjonatem książek i założycielem Komory Normobarycznej w Warszawie. Dzisiejszym tematem będzie sam Rafał też. Rafał, jakbyś mógł nam powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? Co było Twoją inspiracją do utworzenia Komory Normobarycznej? Wiadomo, zdrowie. Jak zdrowia brakuje, to wtedy człowiek szuka różnych rozwiązań. Jakie było Twoje rozwiązanie? Znaczy moim jakby tutaj impulsem w ogóle do działania i do poszukiwania była własna choroba, której doświadczyłem, która miała być chorobą genetyczną i uleczalną. Dzisiaj śladów po chorobie praktycznie nie ma. Dzięki jakby czytaniu w ogóle, dzięki rozwojowi świadomości przez książki i przez wiele materiałów, między innymi przez wiele kanałów internetowych, między innymi też Zdrowy Kanał, który pokazuje wspaniałe, mądre rzeczy, które ludzie mogą wykorzystywać na co dzień i wcale nie muszą być ograniczeni, zamknięci w ogóle do tego, w ogóle co im jest implikowane przez system, bądź też istoty, które ten system obsługują, że oni muszą przebywać w danych ramach. Warto doświadczać, szukać nowych rzeczy i uważam, że to jest bardzo dobry sposób na życie. A czym się wcześniej zajmowałeś? Czy komora była od zawsze z tobą? Ten temat był Ci znany od początku? Nie, no absolutnie w ogóle. Komora, znaczy kiedyś zajmowałem się wieloma rzeczami. One nie miały nic wspólnego ze zdrowiem. No bo co tu myśleć o zdrowiu w ogóle, jak zdrowie jest? Nie było to dla mnie jak istotne w ogóle. Jednak w momencie, kiedy utraciłem zdrowie i zobaczyłem wielu ludzi wokół mnie, którzy mają dużo problemów w ogóle zdrowotnych i często te problemy zdrowotne przeciągały się w ogóle z miesiąc, rok, w ogóle dwa lata, choroby przewlekłe, choroby, mówi się, że genetyczne. To one były jakby dla mnie inspiracją. Rodzice moi chorowali, ja chorowałem i to była dla mnie inspiracja, to był dla mnie jakby początek poszukiwań, początek rozwoju tego, który dzisiaj sobą tutaj reprezentuję. Czyli był to tak jakby związane było to ze wzrostem świadomości Twojej? Znaczy, no na pewno wzrost świadomości tutaj miał ogromne znaczenie, bo gdybym był przy świadomości taką, jaką miałem kiedyś, to pewnie dzisiaj byłoby mi trudno tutaj przed Państwem występować, bo miałem łuszczycę całego ciała, byłem ciężko chorym człowiekiem i nie miałem włosów, miałem dużo ran w ogóle na całym ciele i wiele problemów ze zdrowiem i nie wyglądałem tak jak teraz, jednak ta choroba była dla mnie taką iskrą zapalną, takim popchnięciem w ogóle mnie do tego, żeby szukać, że może nie jest prawdą w ogóle to, co mi jest implikowane przez system, że to tak musi być i cała reszta. Książeczka po książeczce, rozdział po rozdziale okazało się, że jest wiele rzeczy, których w życiu w szkole mnie nie nauczono, lekarze i doktorzy mi o tym nie powiedzieli, a w książkach jest bardzo dużo mądrych rzeczy, które przeczytałem, które wtłoczyłem w życie, czyli doświadczyłem i okazało się... Rozwijanie pasji, tak. No i właśnie tak się zaczęło, jak gdyby rozwijanie chęci poszukiwania, chęci znalezienia takiego rozwiązania. W pewnym momencie w życiu pojawiła się rodzina, mieszkamy w lesie, tam są w ogóle kleszcze, w ogóle wielki strach w oczach ludzi, choroby odkleszczowe, które są bolerioza i inne w ogóle rzeczy. To był jakby taką inspiracją do tego, żeby czegoś poszukać. No i okazało się w ogóle, że są rzeczy, które można wykorzystać i te rzeczy są bardzo skuteczne. I można się pozbyć wielu problemów zdrowotnych, świecić przykładem zdrowotnym i cieszyć się zdrowiem. Czy otrzymałeś jakieś wsparcie w tym temacie? Wsparcie w ogóle. No w swoim doświadczeniu, tak? W tym, coś przeszedł, w tym, czego doświadczyłeś, czy wsparcie innych ludzi było dla Ciebie ważne i pomogło Ci w Twoich decyzjach, chociażby założenia komory normobarycznej? Sam na to wpadł?
Znaczy, no, czy wpadłem? No, na pewno dużo w ogóle czytałem, dużo, tak jak już powiedziałem wcześniej, oglądałem dużo kanałów, zdrowych kanałów oglądałem i tam jest wielu fajnych ludzi, którzy są doktorami, którzy są lekarzami, którzy też są zwykłymi ludźmi, którzy nie mają żadnych doktorów ani lekarzy w ogóle przed nazwiskiem, a mówią fajne rzeczy. Między innymi poznałem tam przecudownego, znaczy przecudownego, dla mnie bohater narodowy, dr Hubert Czerniak, dzięki któremu moje dzieci w ogóle, których mam dwoje, są nieszczepione. I doktor Hubert Czerniak też był sceptyczny, bo ludzie są sceptyczni. Ludzie mają tak w ogóle, że jak im powiesz, o, posłuchaj, to ci pomoże w ogóle na to czy na tamto, w ogóle to ci mówią, nie, no gdzie, no przecież mi mówią zupełnie inaczej, że na to to pomoże w ogóle to i tamten specyfik, a na to w ogóle to nie pomoże. I ludzie są sceptyczni. Najłatwiej jak się samemu doświadcza, prawda? No, wtedy doświadczenie własne w ogóle może ma nie takie... zawsze jest proste. No nie jest proste. Ja jakby z komorą normobaryczną znałem doktora Jana Pokrywko od 2012 roku, gdzie już byłem chory. Używałem rzeczy, które doktor Jan Pokrywka poleca, czyli bajkalinę. Naltrexon używałem, który jest super w ogóle substancją, może kiedyś o niej porozmawiamy. I znałem doktora, a i tak byłem sceptyczny co do komory normobarycznej i ciężko było mnie przekonać, mimo to, że widziałem, słyszałem, rozmawiałem z ludźmi, że im pomogło na to czy na to. Jednak któregoś wieczoru włączyłem któryś ze wspaniałych kanałów i okazało się, że tam był właśnie mój bohater narodowy, dr Hubert Czerniak, dzięki któremu nie szczepiłem dzieci. Okazało się, że dr Hubert Czerniak jest normalnym, zwykłym człowiekiem, takim jak każdy z nas, jak ty w ogóle, czy kolega, że on też potrafi być sceptyczny. Powiedział, że on jest sceptyczny, bo nie wierzył w komorę normobaryczną, że ona może pomagać. No ale miał problem z nogą i okazało się, że mimo jego sceptyzmu po pierwszym razie przestała boleć doktora Huberta Czerniaka noga. Po piątym razie przestał powłóczyć nogą. No dla mnie to była po prostu iskra zapalna, niczym... No ja obudziłem się o godzinie 3 w nocy na łóżku i mówię... To jest to, komora normobaryczna. Wybrałem się wtedy z moim kolegą do doktora... To było tą inspiracją? Tak, to była ta iskra zapalna. To był 2018 rok, gdzie znałem, nie byłem chętny doświadczyć, nie byłem chętny, bo nie wierzyłem w to po prostu. Nie miałem. Otworzyłem się, doświadczyłem, zobaczyłem, poznałem niesamowitych ludzi. Pojechaliśmy do doktora na Pokrywki i okazało się, że ludzie w ogóle, którzy tam byli w środku, to nie są tacy ludzie, jak ich na co dzień spotykałem, bo na co dzień miałem doświadczenie najczęściej z takimi ludźmi, gdzie mówiłem o bajkalinie, czy też naltreksonie, a oni mówią, że to w ogóle nie może działać. Ja już tego doświadczałem, więc wiedziałem, że to jest skuteczne. I ludzi, których spotkałem u doktora, okazało się, że oni są otwarci, że oni nagle chcą rozmawiać o różnych rzeczach. Otwarcie mówią o pasożytach, mówią o rzeczach, które... Dali ci to wsparcie do działania dalej, prawda? Tak, dali w ogóle. To było niesamowity dzień, kiedy my tam pojechaliśmy. Ja pamiętam ten dzień jak dziś. To był dzień, który... Był pełen pozytywnej energii, był pełen takiego informacji w ogóle jak gdyby z zewnątrz, od duszy w ogóle, żeby po prostu zagłębić się w to, żeby pójść dalej, żeby doświadczyć. Wtedy doktor Jan Pokrywka uświadomił mnie, że bliżej Warszawy, niedaleko Grójca w Romanowie jest wspaniały człowiek, który otworzył 8 wtedy w ogóle komorę normobaryczną, Krzysztof Kępka, który dzisiaj jest moim wspaniałym przyjacielem, z którym zrobiliśmy już wiele obiektów normobarycznych i pracujemy jak gdyby nad udoskonalaniem w ogóle tych obiektów. Jednak wtedy pojechałem do Krzysztofa, do Romanowa, poznałem człowieka, okazało się, że ciepły, wspaniały, pełen miłości w ogóle człowiek. Tak się rozpoczęła nasza przyjaźń. No i od tamtej pory, jak zobaczyłem tych ludzi, to po prostu stwierdziłem, że potrzebuję i że chcę zrobić w ogóle taką komorę. Marzyłem o tym, żeby to zrobić, jednak ona była trochę jak gdyby finansowo poza moim zasięgiem. No ale zrobiliśmy fajną tutaj jak gdyby spółkę, połączyliśmy się w kilku i stworzyliśmy... Pozytywną energią. Stworzyliśmy 9. komorę na świecie, bo wtedy jeszcze było mało. Dzisiaj tych komór już jest 35 w ogóle, które są dostępne w ogóle dla ludzi, żeby mogli z nich korzystać. Jest pewnie dużo więcej, które są komorami prywatnymi, gdzie ludzie w ogóle nie wchodzą, bo ludzie
zaczynają rozumieć, możliwości. Byliście tą inspiracją dla nich, że jednak można w inny sposób dbać o to zdrowie, tak? Przebywać w atmosferze, którą zapewniacie. Tak. I poszło to w świat, tak? No poszło, to na pewno duży udział ma tutaj Krzysztof Kępka w ogóle, bo jest naprawdę wspaniałym pionierem, on zrobił w ogóle to na wsi, gdzie jeden o drugim mówi, wszyscy ludzie dużo o sobie wiedzą, dzielą się tymi informacjami, był nawet Krzysztof mi opowiadał w ogóle, że był nawet taki człowiek, który jak przyjechał do niego na podwórko i zobaczył ten wielki, wspaniały obiekt w ogóle, którym miała być właśnie komora normobaryczna, jak Krzysztof powiedział, że to jest dla zdrowia, to się popukał w głowę, odjechał bez słowa w ogóle i pojechał w drugą stronę. I nawet... Tak, bo jak to wygląda? Bo to jak ktoś zobaczy to z zewnątrz, to może sobie różnie pomyśleć, tak? Wchodzimy tam... Tak naprawdę do takiej beczki i co dalej? No, ja bym był daleki w ogóle od tego, żeby to nazywać w ogóle takimi właśnie prostymi słowami, że to jest beczka, bo to jest tak naprawdę pomieszczenie, w ogóle to jest dom, w ogóle w którym warunki atmosferyczne są inne. Niektóre wyglądają kosmicznie. Nasza dziewiąta jest komorą, która elewację ma taką aluminiową. Jest jak gdyby bardzo w ogóle ciekawie, stylistycznie wygląda i z zewnątrz faktycznie wygląda bardzo kosmicznie, a atmosfera w środku jest, każdy powinien tego doświadczyć, bo doświadczenie jest tutaj kluczowe, doświadczenie jest najważniejsze, bo ja mogę tutaj opowiadać, jednak to nie o to chodzi, bo w momencie, kiedy ja będę opowiadał, to wy i tak tego nie doświadczycie, w ogóle potrzebujecie wejść, doświadczyć, zobaczyć jak się poczujecie, bo mamy bardzo dużo ludzi. Będziemy wam pokazywać w ogóle tych ludzi, będziemy wam prezentować te istoty same, ci ludzie sami będą wam opowiadać o swoich doświadczeniach. Mamy bardzo wiele przypadków, które są przypadkami bardzo... Ciężkimi, tak? Tak, no dzisiaj to nie, no bo dzisiaj ci ludzie tryskają energią, dzisiaj ci ludzie mają bardzo dużo... Ale doktor łączy to z długowiecznością. Czym dla ciebie jest ta długowieczność? Do czego mógłbyś to porównać? No na pewno życiem w zdrowiu, bo ludzie, którzy... Długowieczność, no życie w zdrowiu, bo większość ludzi, których dzisiaj odprowadzamy w tej ostatniej posłudze, w ogóle to oni nie umarli w zdrowiu, tylko umarli z jakiejś przyczyny, czy umarli z jakiejś choroby. I to jest takie trochę pomylenie, bo powinniśmy umierać w zdrowiu, powinniśmy umierać w zdrowiu, a nie w chorobie. Dla mnie długowiecznością jest życie... Świadomie. W zdrowiu, czyli dbać o zdrowie. Czyli jednak to zdrowie jest zawsze na pierwszym miejscu, prawda? Najczęściej obserwujemy rzeczy, że człowiek musi dotknąć tak zwanego boskiego dna, żeby móc robić coś ze sobą, bo wielu ludzi uwierzy w pewne rzeczy, tak jak ja mogłem uwierzyć, że moja łuszczyca jest chorobą genetyczną i nieuleczalną, bo zmieniałem lekarzy. I oni mi mówili, wszyscy w ogóle jak jeden, w ogóle, że tylko steryt do końca życia, przyzwyczaisz się do tego, będziesz żył, jakoś tam będziesz żył. Ja nie chciałem jakoś żyć, chciałem żyć zdrowy. Nie chciałem żyć jakoś, chciałem żyć zdrowy, chciałem mieć wspaniałą rodzinę, chciałem móc mieć możliwość wyjścia do ludzi, żeby wyglądać normalnie. A zanim poznałem możliwości długowieczności doktora na pokrywki, no to nie wyglądałem dobrze. No właśnie, ale mówimy tutaj już o ludziach w jakimś wieku, tak? A jak odniesiemy to do dzieci? Tak naprawdę to one mają największą szansę, żeby żyć w tym zdrowiu, w szczęściu, w tej świadomości, tak? Doświadczać od razu tego, co dobre. Doświadczać tego, co... To powinniśmy odstawić w ogóle tym dzieciom cukier. To na pewno. Jeśli chcą doświadczać w ogóle dobrych rzeczy, to powinniśmy świadomie jako rodzice odstawiać jak największą ilością cukru, bo on jest tutaj dużym problemem. Ale jaki wpływ ma środowisko komory na dzieci? To jest moja ulubiona historia, to jest prawdziwa historia, to jest historia, która się wydarzyła właśnie u Krzysztofa, o którym już wam wcześniej wspomniałem. Czyli Krzyś ma troje dzieci. One są w różnym wieku. Jedno dziecko starsze, najmłodsze dziecko ma, dzisiaj Kacperek ma chyba 6 lat. I te dzieci w ogóle mieszkały bez komory normobarycznej. W pewnym momencie w życiu w ogóle ich przyszła komora normobaryczna. I Karolina, żona Krzysztofa, opowiada mi fajną, ciekawą historię w ogóle, że dzieci w ogóle, kiedy chodziły do szkoły, zanim przyszła komora, to one w ogóle nie chciały wstawać. Jak miały do szkoły na godzinę 8, no to one...
często się spóźniały, bo nie mogły wstawać, nie mogły się budzić i były zmęczone, były niewypoczęte. Czasami nawet 8-9-godzinny sen nie był dla nich wystarczający i nie chciały wstawać do szkoły. No i pojawiła się komora w domu państwa Kępków. Słuchajcie, nagle w ogóle dzieci zaczęły wstawać o godzinie 6 rano. One zaczęły w ogóle spać w komorze normobarycznej, bo cała rodzina, wszyscy zaczęli w ogóle spać i nagle dzieciaki, godzina 6, 6.30 gotowe w ogóle. Karolina mówi, Boże, co się dzieje? W ogóle te dzieciaki po prostu wstają, są chętne do wstawania, nie trzeba było ich namawiać. Dostarczenie, dobra dawka energii. Tak, nie trzeba było ich namawiać na siłę w ogóle. I słuchajcie, to był taki czas w ogóle, gdzie te dzieciaki, bo Krzysztof miał tą komorę chyba z rok czasu i w pewnym momencie zamarzył, że sobie zrobi inną, nową, większą, w ogóle fajniejszą, w ogóle inaczej ją teraz wykończy, no bo tamta była pierwsza, teraz zrobi nową. Już kilka ich wyprodukował, więc się po prostu nauczył w ogóle, jak gdyby udoskonalił ją. No i przez rok czasu te dzieciaki znowu nie miały komory. Znowu wróciły do normalnej atmosfery, taką jak oddychamy na co dzień. No i te dzieci, słuchajcie, znowu to samo się zaczęło. Te dzieci przestały chętnie wstawać. One znowu zaczęły przeciągać w ogóle wstawanie, zaczęły wstawać o godzinie za 15:08, zaczęły po prostu komplikować wstawanie. No i ten czas w ogóle, kiedy Krzysztof nie miał tej komory, trwał około w ogóle pół roku i znowu mamy kolejny element, że znowu wprowadzona jest komora po tym pół roku i znowu te dzieci wstawają chętnie, wstają w ogóle chętnie. Więc to wstawanie tych dzieci jest z naszej obserwacji ściśle powiązane z warunkami atmosferycznymi, które mamy na co dzień. I to jest na pewno ważna obserwacja, bo dzieci były zdrowe, dzieci nie miały żadnych chorób, ale ma to wpływ na ich funkcjonowanie na co dzień. Tak. Czyli dzieci są bardzo dobrym przykładem na to, że jak od początku będziemy ich kierować tą właściwą drogą, to nie będzie z tym problemu, tak? No, to jest historia z życia wzięta, to nie jest historia, którą... A historie z życia wzięte są najlepsze, tak? No, ta jest akurat przykłady. Wyjątkowa, ona jest wyjątkowa i ona obrazuje to, że dotlenienie organizmu ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie nasze na co dzień, bo ludzie, którzy przebywają często w komorze, no to przedłużają sobie życie. Ja nie wiem, czy ktoś z Was chciałby mieć dłuższe życie, bo ja już kiedy jestem zdrowy i już mogę się cieszyć pełną zdrowia, no to chciałbym, żeby to życie było długie, owocne i otoczone w ogóle miłością. Czyli długowieczność możemy porównać do tego, żeby żyć w zdrowiu, żeby nie przejmować się innymi problemami, które są z tym związane. Tylko długowieczność to jest po prostu zdrowie, tak? Tak, no inne problemy to najczęściej są problemy, które mamy ze zdrowiem, bo inne problemy to są zawsze związane ze zdrowiem. Człowiek musi dotknąć tego magicznego, boskiego dna, żeby mógł otworzyć oczy, że zobaczyć, wow, mam dużo dziur w zębach. No skąd mam te dziury w zębach? No bo zajadam cukier, od rana do wieczora zajadam cukier w ogóle. Czyli łączy się z tym jeszcze zdrowa dieta? No, styl życia. Styl życia, bo dieta to się rozpoczyna, mijają 2 tygodnie, dobra, koniec, wracam w ogóle do poprzedniego czasu. To nie tędy droga. Jak być konsekwentnym? No często nie jest łatwe, to jest proces, to trwa wielokrotnie, wiele musi być etapów w tym procesie, wiele jest rzeczy, które należy zmieniać, które należy wprowadzać do życia, ale koniec końców, kiedy spałeś do godziny 8, czy też spałaś do godziny 8 czy 9 i wstałaś z ociężała, a jeśli zmienisz pewne elementy w życiu, no to okaże się, że ty na przykład wstajesz o godzinie 6 rano i jesteś wypoczęta. Mało tego, nie musisz pić kawy, no chyba, że ją lubisz, no to możesz jej używać, to twój wybór. Ale tak naprawdę możesz wstawać wypoczęta o godzinie 6 rano. Nie musisz spać do godziny 8, przeciągać, w ogóle spóźniać się do pracy, jeśli taką masz. Możesz to zmienić i to wszystko jest praca z nawykami, która jest bardzo fajna, przyjemna, tylko trzeba chcieć. Czyli dzisiaj wracasz, śpisz w komorze. Tak, bardzo często w ogóle śpię w komorze, bo komora daje nam dużo energii, wstajemy w ogóle wcześniej. Mam taki też ciekawy przykład takiego wspaniałego kolegi, który był 3 dni był na targach, 3-dniowe targi. Wstawiamy fotel, Paweł przyjeżdża do nas o godzinie 12, kończymy wstawianie fotela.
No i Paweł mówi o godzinie w pół do drugiej, że on jedzie do domu. Ja mówię, Paweł, no ty weź połóż się tutaj, odpocznij i zobaczymy, co się rano sobie pojedziesz. Dobrze? Mija w ogóle 4 godziny, wstaję o godzinie tam pół do piątej rano na siusiu w komorze. Patrzę, Paweł już siedzi na krześle, wyprostowany. Mówi, Boże, tu tak zawsze jest? Ja patrzę, ja mówię, jak to w ogóle? Ty, no ja to już jestem taki wypoczęty, spałem tylko 3 godziny, a już po prostu mam energię, jakbym był wyspany i wypoczęty. Więc tutaj mamy też kolejny obraz, pokazany w ogóle jak zmęczony człowiek, wyeksploatowane ciało po krótkotrwałym przebywaniu w komorze i to, co ona za sobą niesie, czyli dotlenienie organizmu, powoduje, że mamy znowu dużą witalność. Tak, podejrzewam, że takich przykładów możesz mieć wiele, wiele, wiele różnych. Tym bardziej, że komorę masz już jakiś czas, więc tych przykładów będzie bardzo dużo. Ale dużo tych przykładów podamy też w następnych odcinkach, więc bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy Państwu, do zobaczenia. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.